Cyborg. Termin pochodzący z angielskiego. Oznacza ludzki lub zwierzęcy organizm, którego procesy życiowe są w sposób zasadniczy wspomagane przez urządzenia cybernetyczne w warunkach, w których normalne funkcjonowanie organizmu jest utrudnione. Leksykon naukowo-techniczny. Cyborg. Jedno z najbardziej śmiałych i szokujących marzeń. Zbudować sztucznego, bionicznego człowieka. No, technika próbuje od dawna, udaje się stworzyć roboty, ale półki szpitalnych magazynów zapełniają się, jak było widać, coraz dokładniej częściami zamiennymi do człowieka. Jest szansa na sztucznego redaktora. Tak? No może nie zupełnie, choć pytanie, czy możliwy jest bioniczny człowiek, nie pozbawiony jest sensu. No to może od razu sobie powiedzmy, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź na to pytanie jest nie. Słuchaj, to jest dokładnie ten sam problem, jak powiedzmy, no, porównanie drewnianej nogi pirata z naturalną nogą, prawda, skoczka w To nie jest ten sam problem, bo to jest pozycja skrajnego malkontenta. Organizm jest skomplikowany, jest to zbiór systemów tak rozbudowanych i tak niepoznanych jeszcze, że w ogóle tego typu postawienie sprawy od razu uważam za błędne. To akurat jest prawda, natomiast wniosek jest błędny. Malkontenci nigdy nie byli rzecznikami postępu, a okazuje się, że technika medyczna coraz śmielej wdziera się dzisiaj w te zakamarki biologii i to z pewnymi sukcesami. Era prymitywnych protez odchodzi na szczęście w zapomnienie. Epoka mikroelektroniki nie ominęła i tej dziedziny. Manewrowanie sztuczną ręką nie jest już tylko czystą mechaniką. Rozkaz mózgu, elektryczny sygnał zostaje przechwycony i zamieniony w instrukcję mówiącą: zegnij sztuczny staw łokciowy. Na razie jest to oczywiście fantazja. Bezpośrednie podłączenie do sygnałów nerwowych nie jest jeszcze możliwe, ale mikroskopijne prądy mięśniowe pojawiające się na powierzchni skóry umiemy już przechwytywać elektrodami. Tak wygląda pogoń za doskonałością, czyli biologicznym wzorem. Ramiona młodego człowieka szczelnie oklejone dziesiątkami elektrod. Teoria mówi bowiem, że mimo doskonałej amputacji pozostałości sygnałów przeznaczonych do sterowania mięśniami ramienia i dłoni muszą być gdzieś obecne. A więc być może analiza potencjałów elektrycznych wokół ramienia pacjenta będzie możliwa. Kłopot polega jednak na tym, że te sygnały elektryczne są tak słabe, iż bardzo trudno je wyłowić spośród tak zwanego szumu tła. W tej konstrukcji udało się zrealizować dwa rodzaje ruchu. Ugięcie w stawie łokciowym i obrót. Tylko dwa rodzaje. A prace trwały przecież wiele lat i wymagały zastosowania potężnego komputera. Dokładna inżynierska analiza ujawniła, że ludzkim ramieniem steruje około 30 mięśni na czterech niezależnych złączach, tylko po to, by kierować ramieniem i łokciem. Odszukanie i odtworzenie takiej ilości sygnałów jest po prostu niemożliwe. Potrzebny był więc lepszy pomysł. W tym laboratorium trwa eksperyment polegający na próbie bezpośredniego podłączenia się do sygnału nerwowego w celu sterowania ruchami sztucznej kończyny. Królika poddano zabiegowi w pełnym znieczuleniu. Do głównego nerwu nogi podłączono specjalny rękaw, w który wpleciono trzy pary elektrod. Elektrody umieszczono tak, aby przechwytywały sygnały elektryczne w trzech punktach na obwodzie nerwu. Następnie przesyłano je na ekran oscyloskopu i do głośnika. Obracanie królika wywołuje odruch prostowania nogi i tu okazało się, że badacze są w stanie zidentyfikować prawdziwy sygnał nerwowy sterujący tą czynnością i w dodatku niemal pozbawiony szumów tła. Sygnał ten rejestrowano przez 142 dni. W praktyce może to oznaczać kolejny krok w kierunku neurobionicznej ręki, protezy, która będzie sterowana bezpośrednio sygnałem nerwowym. Nie będzie też konieczne wyprowadzanie na zewnątrz żadnych przewodów. Rozkaz ruchu bezpośrednio z nerwu będzie docierał do bionicznej ręki, a ta zaciśnie się lub otworzy w zależności od woli człowieka. Piękna wizja, lecz jej realność jest mocno wątpliwa,
Części zamienne są wciąż toporne i mało przypominają swój pierwowzór. A im głębiej w organizm próbujemy wejść, nawet kilka milimetrów pod skórę, tym wyżej biologia podnosi nam poprzeczkę. Udało się, co prawda, tę poprzeczkę w niektórych dziedzinach przeskoczyć. Sztuczne stawy biodrowe, metalowe konstrukcje, które uzyskały coraz bardziej wyrafinowany kształt i coraz bardziej ich praca zbliża się do tego, czego wymaga ludzki organizm. Kiedyś wyglądało to tak. Skojarzenie, jak mówią fachowcy robocze, metal-metal, to znaczy główka stawu biodrowego i panewka zrobiona z metalu, te wielkie kły, to był sposób zakotwiczania ich w miednicy. Natomiast dzisiaj robi się to już zupełnie inaczej. Lekkie stopy, na przykład tytanowe, molibden, a sama panewka zrobiona z polietylenu. Tutaj współczynnik tarcia jest już niewiele mniejszy, niewiele większy aniżeli układu naturalnego. Taki sztuczny staw biodrowy kotwiczy się w specjalnie spreparowanej kości na cement i układ pracuje. Można oczywiście robić to już dzisiaj inaczej. Są protezy, które kotwiczą się niejako same, zrobione ze super lekkiego i wytrzymałego tytanu. Te ząbki sprawiają, że wystarczy sproszkowana kość, która daje to odpowiednie kotwiczenie, a sama główka stawu zrobiona z tworzywa ceramicznego. I takie skojarzenie już daje współczynnik tarcia, tylko o rząd wielkości mniejszy aniżeli układ naturalny. I tu pewne ciekawostki jeszcze. Żeby zbliżyć się do pracy układu elastycznego, dobrze amortyzowanego, którym jest układ biologiczny, stworzono taką konstrukcję w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej. Powstała taka konstrukcja na specjalnej polietylenowej podkładce, którą można dobierać w zależności od potrzeby, rozmiary regulować. Powstaje konstrukcja amortyzowana, która daje ten dodatkowy jakby element zbliżenia się do układu naturalnego. Nie mówiąc o tym, że może być i proteza stawu kolanowego, łokciowego, barku. Wspaniałe, ale zobacz, jak tendencyjnie to komentujesz. Mówisz tylko rząd wielkości, a to oznacza dziesięciokrotnie więcej. Idzie o ten współczynnik tarcia, prawda? Główki w panewce. Nie udało się osiągnąć tego, co zrobiła biologia. Nie mówiąc o tym, że taki staw bywa, że wytrzymałością nie dorównuje celowi. No i nie mówiąc o tym, że co jakiś czas trzeba go po prostu wymieniać. Słuchaj, to jest zerowe przybliżenie. Wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia, proszę bardzo, ale wielkie słowo proteza, to wszystko jest mało. Na dodatek ta cała zabawa mechaniczna, no piękna historia, ale przecież na takiej mechanicznej zabawie sprawa się nie kończy. Weź pod uwagę na przykład, że organizm jako całość jest zbiorem najróżniejszych pomp, przepompowników i tak dalej. I powiedzmy, że tak, że znajdujesz się w sytuacji, w której zawodzi twój automatyczny system wentylacji. Co wtedy? No wtedy możesz być podłączony do takiej maszynerii, która będzie wpychała ci w płuca z określoną szybkością, z wszystkimi parametrami czasu narastania, czasu opadania, ilości tlenu, odpowiedniej wilgotności, nie mówiąc o tym, że cały skład chemiczny, prawda, tej mieszaniny, którą wentylujesz, można tutaj dobierać. I co? I znów oczywiście masz szansę na oddziale intensywnej opieki medycznej przetrwać pewien odcinek czasu, dopóki twoje własne płuca nie wystartują. Ale to także nie jest proteza. Proteza w pełnym sensie tego słowa. No, to zastępuje, wspomaga tylko układ mięśniowy, powiedzmy, klatki piersiowej. Nie mówiąc o tym, że jest to jedna z prostszych pomp, jakie pracują w organizmie. Dobiega druga godzina operacji. Na razie wszystko idzie dobrze. Chirurdzy zakładają kolejne szwy, a głęboko uśpiony pacjent nie wie, że w jego klatce piersiowej już niedługo będzie biło całkowicie sztuczne serce. Nie wie i nigdy się nie dowie, bo zwierzęta nie rozumieją na razie ludzkiej mowy i ludzkich pomysłów. Chirurdzy spieszą się, bo układ krwionośny zwierzęcia w czasie operacji zastępuje sztuczne płuco serce, a krew
pompowana i spieniana w tej maszynie, po prostu niszczy się. Uszkodzeniu ulegają zwłaszcza czerwone ciałka krwi. Sztuczne serce będzie zasilane sprężonym powietrzem, więc przewody trzeba umiejętnie wyprowadzić na zewnątrz tak, aby do minimum ograniczyć możliwość zakażenia w miejscach, gdzie rury będą wychodzić na zewnątrz organizmu. Dobiega trzecia godzina operacji. Lewa komora sztucznego serca jest już na swoim miejscu, podłączona do pneumatycznego źródła zasilania. A po kilku dniach pacjent stoi już pewnie na własnych nogach, a nawet spaceruje na treningowej bieżni. I tylko przewody na grzbiecie cielaka przypominają o tym, że granica między życiem a śmiercią jest bardzo cieniutka. Sztuczne serce, aby bić, potrzebuje na stałe 3 watów energii. Bateria elektryczna jest więc wykluczona. Pozostaje powietrze i olbrzymia skrzynia zasilacza, a to z kolei dla człowieka oznaczałoby niewolę. Przywiązanie na zawsze do wózka z aparaturą zasilającą. Więc bioinżynieria spogląda z nadzieją w stronę technologii nuklearnych. Silniczek parowy zasilany energią atomową mógłby teoretycznie rzecz biorąc spełnić wszystkie wymagania, choć oczywiście musiałby być znacznie zmniejszony, a poza tym jest tak kosztowny, że nikt nie mógłby go kupić. Długotrwałe doświadczenia prowadzone na Pawianach dowiodły, że atomowy zasilacz jest całkowicie bezpieczny dla użytkownika, a jednak obawy przed szaleńcami pragnącymi zdobyć za wszelką cenę atomowe paliwo sprawiły, że projekty te porzucono. Wygląda więc na to, że całkowicie sztuczne serce będzie jednak zasilane elektrycznie z zewnętrznego źródła prądu poprzez przewody wychodzące przez skórę. Badania prowadzi się stale w wielu ośrodkach. Coraz częściej wkracza tu mikroelektronika, która stwarza szansę sterowania pracą serca w sposób zbliżony do naturalnego, a jednak wciąż nie wiadomo, czy nawet najpotężniejszy mikroprocesor dorówna mądrości natury. Nie wiadomo. Po prostu nie wiadomo. Właściwie można powiedzieć tak, że sprawa zaczęła się od takich prostych urządzeń wspomagających, to jest tak zwany balon aortalny. Wtedy, kiedy zaczyna zawodzić nasza lewa komora, takie krytyczne miejsce w sercu, można było to wprowadzić do aorty i wspomagało brakujące ciśnienie. Przy czym zobacz, jakie sterowanie, potężna szafa. To musiało nadejść z zewnątrz i coś w rodzaju sprzężenia zwrotnego, to znaczy naturalny układ, sygnał EEG pacjenta wyzwala te kolejne, prawda, nadmuchy i cofnięcia się balonu. Taki był układ. Ten system mógł napełniać, mógł powodować ruch czegoś, co można nazwać sztuczną komorą. Ta jest niewielka, bo tak naprawdę służy do eksperymentu z psami, ale zasilana właśnie w taki sposób. Oczywiście z biegiem czasu posunęliśmy się na tyle, że układ napędzania serduszka mógł przybrać taką komputerową postać. Możesz mi to uruchomić? Proszę bardzo. O, tu skurcz za skurczem pracuje, przy czym sterowane komputerowo przez specjalny system serwomechanizmu. Tutaj jest wytwarzanie tych ciśnień, znów przebiegi o odpowiednim kształcie, odpowiedniej częstotliwości. Dziękuję, zatrzymaj, żeby mi się już krwi, prawda, nie przelało. Dziękuję. I to jest oczywiście zdecydowanie bardziej nowoczesne niż to, co było. Oczywiście można budować nie jedną komorę, a całe serduszko, przy czym zasilanie znów trzeba wozić ze sobą. I co? I to jest ta proteza, o którą chodzi? No więc rzeczywiście to zasilanie stanowi problem jakby najpotężniejszy w tym wszystkim, dosłownie, bo zasilacz jest potężny, ale weź pod uwagę, że film nie pokazywał tego, co już się wydarzyło, ponieważ po prostu miał kilka lat. W międzyczasie dokonano operacji, której przeszczepiono człowiekowi całkowicie sztuczne serce. Taka operacja się odbyła, że zakończyła... Nie, zakończyła się niepowodzeniem, ale prace trwają i... A po co się wszczepia? Czy wszyscy lekarze twierdzą, że wyłącznie po to, żeby poczekać na naturalny organ? Nieprawda. Po to, żeby pozbyć się tych problemów, jakie są z naturalnymi przeszczepami i problemów biologicznych i problemów etycznych. Ale jeden argument jest tutaj zasadniczy. Prace nad sztucznym sercem prowadzi się niedawno.
to są ostatnie lata, kilka lat. Natomiast tam, gdzie pracuje się od 40 lat nad prawdziwą protezą, czyli w przypadku sztucznej nerki, wyniki są nieporównanie lepsze. I tutaj można mówić o tym, że czas jest decydującym elementem. Pierwszy wewnętrzny organ, który udało się skopiować maszynowo, bo historia maszyn do dializy liczy już 40 lat. Zasada pracy jest dziecinnie prosta. Krew człowieka styka się ze specjalnym płynem poprzez półprzepuszczalną błonę. Pory membrany są tak malutkie, że krwinek nie przepuszczą, ale unoszone w krwi zanieczyszczenia i owszem. To nawet w przybliżeniu nie jest tak skuteczne jak organ naturalny, ale gdy wybiera się między tym, a śmiercią przez samozatrucie. Z działaniem maszyny wiążą się przynajmniej dwa duże kłopoty. Pierwszy polega na tym, że wraz z brudem wypłukiwane są ważne składniki krwi, hormony i witaminy, które na nieszczęście są tak małe, że spokojnie przechodzą przez oczka membrany. Muszą więc być uzupełniane. Kłopot drugi, na odwrót, wiąże się z istnieniem molekuł zbyt wielkich, a przy tym trujących. Z tymi aparat nie daje sobie rady. Biochemicy znają dokładnie co najwyżej 50 spośród kilkuset substancji usuwanych z krwi przez prawdziwe nerki. Wynalazek liczy już 40 lat, a wciąż można zadawać denerwujące pytanie. Jak to się dzieje, by coś o wymiarach jabłka pracowało lepiej niż maszyna wielkości sporej szafki? Co nieco jednak udało się udoskonalić. Ten człowiek nosi ze sobą jedną z najmniejszych na świecie sztucznych nerek. Nosi ze sobą. Dostał szansę po raz pierwszy od lat na urlop, wyjazd, wakacje. Choć tak naprawdę nigdy nie może odejść zbyt daleko od wielkiego zbiornika z cieczą dializacyjną, bo w maszynce wymieniać ją trzeba po każdych 20 minutach działania. A jak większość pacjentów, on także musi 3 razy w tygodniu poddać się trwającemu 6 godzin samooczyszczeniu. No ale przynajmniej nie jest już przykuty do łóżka. Dializie poddać się może choćby na spacerze. Musi tylko pchać przed sobą zbiornik z cieczą. Oto obraz postępu. Serce maszyny jest zmyślna, zasilana bateryjnie pompka, pompująca na przemian krew i ciecz dializacyjną. Przy czym ciecz, biegnąc w obwodzie zamkniętym, przechodzi przez miniaturową kolumnę z węglem aktywnym. Tam oddaje część trucizn i dzięki temu może pracować samodzielnie przez całe 20 minut. Przy czym jest to tylko miniaturyzacja maszyny. Sam proces oczyszczania jest dalej niedoskonały. Ale czy kiedykolwiek technika potrafi się zbliżyć do ideału naturalnego, biologicznego filtra? Czy kiedykolwiek największa choćby maszyna przejmie wszystkie funkcje nerki? W prawdziwej nerce krew krąży w czymś w rodzaju kłębuszków. Tu odfiltrowana zostaje na zewnątrz woda i wszystkie molekuły, nawet wielkie białka i całe komórki. Trochę to przypomina dializę. Odfiltrowana ciecz przechodzi przez rurkę zwaną pętlą Henlego. Krew ponownie wchodzi z nią w kontakt i odzyskuje molekuły, których organizm nie chce się pozbyć. To tajemniczy proces. Wiadomo tylko, że robią to wyspecjalizowane komórki o pędzlowartych powierzchniach, osobistości umiejące odróżnić kształt dobrych od złych molekuł. I nie jest to tylko filtr. Jest to także producent substancji o niesamowitej nazwie erytropoetyna, która reguluje wytwarzanie komórek krwi. I to wszystko ma rozmiary cebulki ludzkiego włosa. I jest tego ponad 1 000 000 sztuk. Bionika wydaje się być bez szans. Ta butelka z czerwonym płynem symbolizuje pacjenta. Tędy krew z pacjenta płynie do specjalnej maszyny zwanej maszyną nerkową. I to dzieje się w przypadku, jeżeli zawiodły nerki naturalne po operacji czy na skutek niewydolności. I wówczas trzeba tę krew oczyścić. Specjalna pompa wspomaga przepływ krwi, wymusza niejako przepływ krwi z pacjenta do maszyny. Systemem rurek krew trafia do tak zwanej sztucznej nerki. I to jest ta prawdziwa sztuczna nerka, a nie maszyna sama wielka. Tutaj dochodzi do zamiany pewnej, oczyszczenia krwi z tego wszystkiego, co jest niepotrzebne. Płyn dializacyjny, który maszyna sama robi sobie ze specjalnych chemikaliów i wody, która musi być zresztą tutaj uzdatniana, sprawia, że dochodzi do takiej niezwykłej wymiany. Krew oddaje to, co jest zanieczyszczeniem, wszystkim
niepotrzebnym zostaje przywrócona do właściwego stanu, natomiast płyn dializacyjny, który zabiera te wszystkie zanieczyszczenia, zostaje po prostu wyrzucony. Są tego olbrzymie ilości w czasie trwającej 5 godzin dializy. Przez ten aparat przechodzi 150 litrów wody. Krew pacjenta wymienia się w cudzysłowie kilkunastokrotnie. I jest to, można powiedzieć, prawdziwa proteza, bo choć rozmiarami oczywiście jest szokująco większa od prawdziwej nerki, umożliwia ludziom, którzy tych nerek nie mają, bądź są one nieodwracalnie uszkodzone, oczekiwanie na przeszczep, a nawet życie w naprawdę niezłym komforcie przez wiele, wiele lat. Jest to jedyny tego typu przykład. I do czego doszła technika medyczna, widać właśnie w tych tak zwanych sztucznych nerkach. Jest to sztuka tworzenia rzeczy nazywanych błonami półprzepuszczalnymi. Niezwykłych konstrukcji, które w jedną stronę przepuszczają to, co trzeba, a w drugą wyrzucają to, co jest zbędne. Mogą to być właśnie błony takie płaskie, mogą to być rurki kapilarne zmodyfikowanej celulozy. Najróżniejsze stosuje się tutaj systemy, mogą to być płaszczyzny tego typu. W każdym razie sztuczna nerka stała się tym, co można autentycznie nazwać protezą umożliwiającą człowiekowi życie w przypadku, gdy nie ma jednego z najważniejszych dla życia organów. Ojej, ale stosujesz tutaj taką dziwną metodę przecież, że jeśli coś tylko można nazwać jakoś, prawda, to od razu znaczy, że to jest. No, sztuczna nerka. Sztuczna ma tutaj znaczenie pejoratywne, gorsza niż naturalna. Sztuczne stawy dokładnie to samo zresztą. Zobacz, co się dzieje. Przecież to nie jest już problem tej pompeczki, prawda, która przepompowuje krew. To jest problem symulacji pewnego procesu biochemicznego, strasznie skomplikowanego, który w przypadku działania nerki, no przecież mówiliśmy o tym, naprawdę nie polega tylko na wyciągnięciu tych substancji toksycznych z krwi. Jest to zdecydowanie bardziej skomplikowana historia, łącznie z wszystkimi funkcjami wydalniczymi, wydzielniczymi, wewnętrznymi nerki, prawda? I tak to się dzieje wszędzie, no gdzie byś nie popatrzył. Tam, gdzie masz do czynienia z sytuacją czysto mechaniczną, jako tako dajemy sobie radę. Sztuczny stawik, wspomaganie płuc, wspomaganie serca, używam słowa wspomaganie, a nie sztuczny organ, bo do tego żeśmy nie doszli. Ale tam, gdzie wchodzimy w biochemię, ciągle jesteśmy na poziomie zerowego przybliżenia. Czyścimy, ludzi ratujemy, wspaniale, ale to nie jest sztuczna nerka. A ile jest organów w środku innych? No właśnie, których... ile jest takich, które potrafimy zastępować jednak sztucznymi? No co potrafimy? No, oprócz tego wszystkiego, co pokazywaliśmy, potrafimy tworzyć sztuczne ścięgna, sztuczne aorty, sztuczne żyły. Wszystko to... Sztuczny silikonowy koniuszek palca na przykład, prawda? Bardzo duży postęp, no. Wszystko to jest, a dodatkowo na przykład taką rzecz jak nawet sztuczny fragment czaszki. No, sztuczna trąbka Eustachiusza wewnątrz ucha, prawda? No, słuchaj, wszystko zależy od tego, jak się na to spogląda. Ja uważam, że ta wizja człowieka bionicznego może jest i niezupełnie realna, ale udaje się w każdym razie wiele w biologii poprawić. Ja przypuszczam, kochany kolego, że oczywiście nie chcę być niewdzięcznym dzieckiem techniki medycznej, która nas otacza, bo za tą techniką stoją uratowane ludzkie istnienia. Ale nie jest to problem tego, żeby w pewnym momencie można było wybierać, proszę pana, mamy coś sztucznego, jest to tak dobre jak naturalne, a nawet lepsze, w związku z tym zamienimy to. Przecież wszędzie jesteśmy na etapie naprawdę pierwszych przybliżeń, mimo całego szacunku dla współczesnej technologii. Były czasy, gdy uważano, że tu właśnie jest siedlisko ludzkiej duszy, wątroba. Największy organ ludzkiego ciała, złożonością dorównującą nawet mózgowi, jedną z najprostszych funkcji wątroby jest usuwanie zanieczyszczeń, które nie rozpuszczają się w wodzie. Jedną z najprostszych, jedyną, którą udało się jako tako naśladować sztucznie. Kilka lat temu w King's College Hospital w Londynie zaczęła działać ta maszyneria nieśmiało nazwana sztuczną wątrobą. Tak naprawdę jest to zmodyfikowany aparat dializacyjny z membranami o wielkich porach, pozwalających wymywać z krwi toksyny o dużych rozmiarach. Potem spróbowano przepuszczenia krwi bezpośrednio przez kolumnę z węglem aktywowanym,
którego granule pokryto specjalnym polimerem. Dla krwi była to gładka powierzchnia, dla toksyn membrana filtrująca. Pewne toksyny to wychwytywało, pewnych nie. Dziś działa to tak, że zwiększa szanse przeżycia ludzi z uszkodzeniami wątroby 3-4-krotnie. Działa jako wspomaganie, bo na szczęście nasza własna wątroba potrafi się regenerować. Ale nazwa sztuczny organ jest tu naprawdę na wyrost. Wątroba to nie jest filtr. Zespoły komórek są w niej ułożone w segmenty jak cząstki pomarańczy. Napływająca z jelit krew, pełna substancji odżywczych, przesącza się między komórkami, a one albo odbierają i magazynują, co w nadmiarze, albo uwalniają ze składu to, czego brak. Żółć płynąca w odwrotnym kierunku unosi substancje zidentyfikowane jako trujące. Wystarczy to powtórzyć wielokroć, zorganizować w piękny wzór i mamy wątrobę. Bywa, że na skutek błędnej informacji komórki wątroby magazynujące cukier głupieją, bo mały ludzki organ, trzustka, przestał wytwarzać czynnik regulujący insulinę. I mówi się wtedy cukrzyca. I przynajmniej ten mały ludzki organ udało się skopiować zupełnie nieźle. Pompka pracuje 24 godziny na dobę. Pobiera krew z szybkością 1 do 2 cm sześciennych na godzinę. To wystarczy, by aparatura w sposób ciągły mogła określać zawartość glukozy, a umieszczony w tej samej szafce komputer przelicza dane i steruje dwoma innymi pompami z insuliną w odpowiedzi na zbyt wiele cukru we krwi lub z glukozą, gdy wynik pomiaru wskazuje na niedobór. Pełna automatyka i pełne sprzężenie zwrotne. Tak działa sztuczna trzustka. I tak jak w przypadku nerki można zapytać, dlaczego bioniczny duplikat jest kilka milionów razy większy od naturalnego organu. Na razie twierdzą optymiści, kiedyś uda się to zmniejszyć do rozmiarów gęsiego jaja. A inni? A inni słuchają najnowszego motta twórców sztucznych organów. Jeśli nie możesz pokonać biochemii, stań po jej stronie. W kilku laboratoriach na świecie do interesu próbuje się zaprząc precyzyjne techniki kultur tkankowych, żywe, specjalnie hodowane komórki zwierzęce, jako części tzw. rozwiązań hybrydowych, ani naprawdę sztucznych, ani czysto biologicznych. Dlaczego nie zrobić tak, by przyroda pracowała dla nas? Pyta profesor Pierre Galletti z Uniwersytetu Brauna. Profesor Galletti robi trzustki. Maszyny z delikatnych rureczek, powstałych jakby ze zwinięcia porowatych membran. Wygląda to prawie biologicznie, ale jest tworem chemii. Na zewnątrz konstrukcja typu plaster miodu, siedzisko dla wybranych kultur komórkowych. Wnętrze dość gładkie, by mogła przezeń płynąć krew. Na zewnątrz żywe komórki zwierzęcych trzustek, reagujące na poziom glukozy ludzkiej krwi płynącej środkiem. Włókno ścianki przepuszcza i glukozę, i insulinę, ale blokuje białka układu obronnego. I nie ma reakcji immunologicznej. Chytre, prawda? Na razie wydajność insulinowa takiej trzustki jest 10 razy za mała, ale kto wie, na razie. Na razie jest tak, że pełny, bioniczny człowiek powinien nie rozstawiać się z ciężarówką. Potrzebuje zasilania i jednostek kontrolnych dla serca, dla płuc, oprzyrządowania zastępującego wątrobę, sztucznej nerki, trzustki, pojemnika zastępującego jelita. I oczywiście niezłego komputera koordynującego pracę tego wszystkiego, ale pomyśleć to wszystko dałoby się zrobić już dziś. Pytanie tylko, czy taki zespół wciąż jeszcze określać by można mianem człowiek?